Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farmy, jestem ten 2000. Oj, czekaj tam, bo wuja bochum. Walniemy Coś się to na odezwał. brąz? Zapomniałem Coś o za tym, że... 50 zł. O. Zapomniałem o tym, że YouTube'a mam odpalonego. Dobra, pierwszy visibility i... Flight mode trzeba wyłączyć, dobra. No i dobra, kosimy. I tutaj trzeba zrobić sobie offseta jeszcze, o. Żeby to ładnie wyglądało. No i kosimy sobie słonecznik. Jak widać, pogoda pasuje, bo dosyć duża mgła. Dosyć duża mgła. Pochmurnie jest. Tutaj stoi olejarnia, bo tego chyba nie mówiłem w poprzednim odcinku, ale raczej na pewno. I dzisiaj kosimy ten nieszczęsny. Znaczy nieszczęsny, no. Kosimy słonecznik. Tutaj sobie już zacząłem kosić. Ładnie sobie podtrzymanki przed odcinkiem obciąłem. I parę przejazdów sobie zrobiłem. No i sytuacja wygląda na moich polach, a czy na moich polach tak. Ja mam wszystko wszędzie, ale to nie chodzi. Chodzi o kontrakty. Tu jest około pół kontraktu zrobione. I tutaj też jest pół kontraktu. Zresztą jeszcze załatwię na tutaj. Jak to wygląda. Orka jest w... O! 80%. Akulturowanie w 57%. Ale żadnej orki nie ma. Tylko kultywatorowanie dochodzi. Dobra, sobie to spokojnie będzie sobie robił tam. No i teraz pytanie, co ja mogę kupić sobie w kolejnym odcinku? Bo ja w dzisiejszym odcinku będę miał dosyć dużo kasy, bo ziemniaki są 2650, a mam 720 ton do sprzedaży i mam 130 ton rzepaku do sprzedaży. Mógłbym rzepak przerobić na olej, ale stwierdziłem, że nie będę tego przerabiał. Wolę sobie sprzedać, bo rzepak jest za 2300 dzisiaj. Sobie jeszcze sprzedam, a olej sobie sprzedał kiedyś tam. Co zrobić, bo nie wiem ile tego słonecznika będę miał. Bo w fabryce już jest... W fabryce już jest 19 ton. Czy jest 19 ton. A ja jeszcze nie skosiłem całego pola. Około... Ja wiem, pół pola było chyba skoszone około. Ogólnie zacząłem dzisiaj kosić ten słonecznik. Znaczy, wróć, wcześniej miałem save'a ogarniętego, poprzeczniaki zrobione, a dzisiaj miałem 10 minut luźnego przed nagrywaniem tego odcinka. Chyba nawet trochę więcej 10 minut. Ja jestem pół godziny już na serwerze. Więc miałem takie pół godziny, żeby sobie ogarnąć. Więc sobie pokosiłem wszystkie te ścieżki. Przecinki porobiłem. A porobiłem sobie przecinki tylko dlatego, bo mi się nudziło. A też nie chcę jakoś dużo tego słonecznika kosić, długo. Bo to dosyć, nawet spore pole można powiedzieć, że jest. O, promocję właśnie muszę wam pokazać, że jest. To jest Xerion, Trion i pół Agromasza, więc nic ciekawego. A, po żniwach muszę oborę nową postawić. Bo to moje sprzedają oborę, więc krów nie mam. Ale to zarąbiście wygląda. Podoba mi się ta gra. Dobra, pojedziemy chyba w lewo. Tak, w lewo pojadę. Dobra, tego Żyda trzeba zebrać. Oczywiście header jest wypożyczony. Jak dobrze pamiętam. Tak. No to jednak dobrze pamiętałem. Header jest wypożyczony. Czy ja sobie dzisiaj będę mógł kupić? O! Czy ja dzisiaj będę coś mógł kupić? Chyba nowe pole będę mógł kupić, tak mi się wydaje. Tylko pytanie, jakie i gdzie? No właśnie, jakie i gdzie? To jest moje, chyba. Czekaj. Ale podobno... A, to jest zabrany, dobra. W sumie nie wiem, jakie pole. Muszę sobie pomyśleć. Jakie ja bym tutaj sobie najlepiej pole kupić. Ale ten słońcik jakby dużo nie daje, więc... Chyba najlepiej będzie... No nie, no na 26 to mnie nie będzie stać, ale... Ale myślę, że na pole numer... Co to jest za numer? 28. 28 będzie mnie stać. Albo taką 30. To jest 630 tysięcy.
Nie wiem, albo 48, nie? Że to jest 800 tysięcy. Kurde, drogie te pole. A te pole? 400, o może. O, dobra. Może 43. Nie wiem. Nie wiem, zobaczę. Albo coś tu u góry wreszcie kupić. No chyba tam u góry coś kupię, jakieś pole, żeby trochę dalej jeździć sobie na te pola, no bo to jest. Jest, powiem wam, trochę nudna już taka gra. Że, w sumie fajnie, że mam wszystko w jednym miejscu, blisko. To jest okej, okay, ale jednak jakby tak się przejechać trochę tutaj dalej kombajnem, to też by było spokojnie. O, może z rzepakiem tam 15? Dobra, 15, jak starczy kasy, a na pewno starczy, no to jeszcze sobie kupimy tutaj, tak? No, rzepak, a tutaj się coś wysieje. Ładnie, dobra, piątka to jest za drogie, ale. Coś będę musiał wystrugać, może z tych dwóch pól coś się wystruga. No nie wiem, no muszę pomyśleć. Ale na pewno ta piętnastka mnie kusi. Bo jest nawet dosyć tania. W dobrych pieniądzach. Można powiedzieć, bo teren ten jest naprawdę duży, tej piętnastki. Dobra, niech on sobie tutaj mój kombajnik wykręci. Ja zaraz zobaczę jeszcze raz. Teren 6,5 hektara za 400 tysięcy, a tutaj jest 17 hektarów za milion. Tylko, że tu jest strasznie dużo nieużytkowego terenu, tak? A tutaj jest 18 hektarów za 1 100 000. Więc. No dobra cena. Patrząc na to, że ten land nie jest jakiś taki. W sensie land jest czysto polowy, można powiedzieć. Albo się skusić na te pole, to jest chyba 19. Albo się skusić na 19. Nie wiem. Ale to na pewno tą 15 będę chciał. A no może jak starszy kasy to i 19. Czy z rzepaku będę miał 200, 300. Ponad 300 tysięcy rzepaku będę miał, więc samego rzepaku prawdopodobnie będzie mnie stać na pole 15. No ale trzeba kupywać pola, no bo zobaczcie, które jest, co jest dzisiaj za dzień. Już mamy piątek 3 marca, a wy to widzicie w poniedziałek chyba 6. Tak, 6. Czyli za 3 dni. I zobaczcie, że minęło już. Oj, że minęło już tyle czasu, a ja kupiłem. To jest 33 odcinek chyba, tak? A ja kupiłem tylko parę pól, a zobaczcie, że MST już sobie kończy serię od zera. No i tam mają prawdopodobnie ostatni sezon, albo ostatni dwa sezony, co jakby tak. Nie oglądałem tych nowych odcinków, tych 300 ileś odcinek numerka, bo teraz jestem na 300 odcinku, więc. Oj! Dobra. Teraz trzeba wysypać. Tutaj zostały parę przejazdów. Tylko, że teraz coraz krótsze będą, więc. Przyczepy sobie nie ogarniałem tutaj do tego. No bo stwierdziłem, że nie będę sobie ogarniał przyczepy, bo po co? O, kontrakt na pracę na polu 43 został zrealizowany. Dobra, niech on się tu wysypuje. A tylko 4. Moją Waltrę pójdę zwolnić. Dobra. Stój! I niech sobie tutaj stoi. I teraz kontrakty trzeba odebrać. Za 11500 odbierz. I tego przyjmij. 46 to przy okazji przez drogę będzie na tą masę. Co ja chciałem teraz? Co ja chciałem? Ja chciałem sobie wziąć tego. Dokładnie tego. Dokładnie klasa chciałem wziąć. Niech mi się już nasypuje rzepak. Bo rzepaku jest trochę do wyłożenia. I właśnie nie wiem, czy sobie nie kupię na przyszły sezon jakiejś. Nie wiem. Ciężarówki chyba już powoli.
z naczepą. Bo... A ja mam zero rzepaków. To ja mam prawdopodobnie już wywieziony ten rzepak. To gdzie jest mój rzepak w takim razie? Pewnie na pociągach. Dobra, zaraz będziemy się martwić tym rzepakiem. A teraz kosimy te ostatnie parę przejazdów. Tu będą 3, tu będzie ze 4 i tu też będzie ze 4. Czyli 8, jakieś 8, 11 przejazdów, coś takiego. No teraz 2 pójdzie, bo ile mamy? Około 10 minut odcinka pewnie. No 10, 11 minut na to. No to mi chodziło, żeby 15 minut sobie pokosić ten sojusznik. I drugie 15 sprzedawać, bo zanim ja sobie nasypię tych ziemniaków, bo tych ziemniaków jest bardzo dużo, bo 700, ponad 700 ton. Tylko oczywiście na dwa huby przelane, które mam teraz rozłożone. Więc będzie trzeba wyjąć dwa pociągi, wynająć. Ze 3, bo rzepak to jest 130 ton, no to jest tam dwa wagony, tak? Więc tylko jeden wolny będę miał. Jakoś trzeba będzie to logicznie zrobić, czy pierwszy rzepak, albo cały pociąg. No i tak muszę 3 pociągi wynająć i tak. Bo pociąg ma chyba 300 ton, tak? No to nawet jeśli 300 ton, no to wychodzi... Jeśli 300 ton, to wychodzi... To wychodzą 4 pociągi. Bo 3 razy z ziemniakami i raz z rzepakiem. Dobra, dojadę do końca i zaraz Masaja sobie przestawię na drugą kolę, nikt mi uprawia. Bo kasa musi się zgadzać. A im więcej kasiory, tym lepiej. Bo będziemy stać na nowe nabytki. No i dobra, i stój. I gdzie jest... No, nie mogę się cofnąć już do tego lokomotywy. Dobra. Nie, kurczę. Czemu ja kurczę wyłączyłem, jak tutaj potrzebuję? Aaaa, wracam. Regeneruj. Nie chcę się tego sprawdzać, tutaj jest postawione. Ale wiem, że jak wygeneruję, to będzie dobrze. Więc kolejne pole musisz tutaj, kolego, robić. No niestety, musisz robić, bo kasa musi się zgadzać. Tu będzie 28 minut robił, więc do końca odcinka już będzie sobie tu walczył. Odbierz... Może odświeżę, może jakieś kontrakty chcę skoczyć na kultywatorowanie, ale jednak nie, więc przyjmij kontrakt. Więc on sobie tutaj będzie na spokojnie robił. I... Dobra. Trion jest tu i kosimy dalej. No a w kolejnym odcinku co będziemy robić? Zobaczę. Bo... Zależy jakie pole kupię. Bo tam jest rzepak już zasiany. Jeśli bym faktycznie kupił tę 19. Oj. Czemu to klikę? Skład gleby to jest nawieziony, a jak to ze wzrostem? Ej, to rośnie. Czemu to rośnie? Czy ja czegoś nie wiem? Nie no, więc może tylko się w kwietniu. Dobra, nie wiem. Bo chciałbym jakieś duże pole słonecznika sobie zasiać. Żeby sobie go przerobić na olej, nie? Więc jakbym kupił sobie taką 19 i zlikwidował tamten owiec, to by zarobiście było. I wtedy tam zasiać takie wielkie pole owsa, bo to będzie... Nie ma 19 na kontrakcie, na pewno. Nie ma. Musiał tam się przejść, zobaczyć ile te pole ma. Bo teren ma tam chyba... Uj. Bo teren ma... 14 hektarów. Więc pole około 10... Pole jakieś 10 hektarów będzie miało, nie? Więc 10 hektarów słonecznika. To jest powierzchnia pola 2...
2,23 niby. 2,23, ale to bez powiększenia. Ja to lekko powiększyłem, więc jakieś dobre 3 hektary tutaj jest. Może nawet i 3,5. Bo jak to jest pole powiększone? A, no to jak to ma 4,5 hektara, no to 4 hektary to jest. To jest jakieś 4 hektary, bo 0,6 hektara jest nieużytkowe. Albo 0,8, coś koło tego. No tutaj jest pas drzew, a nie będę przez drzew specjalnie wycinał, bo poza. I wtedy już w ogóle strasznie pusto by tu było. No i ogarniam sobie odcinek. No jeszcze felca sobie ogarnę dzisiaj. Albo i nie. Albo felca sobie ogarnę na sobotę, albo w niedzielę, zobaczę. Już najpóźniej w poniedziałek, ale to już najpóźniej. Więc jeszcze bym musiał 15 sobie ogarnąć. Ale to myślę, że 15 sobie ogarnę. W sumie nie wiem, który. Bo tak musiała być 20 coś. Bo od 21 musiał się mieć. No nie wiem, pomyślę. Muszę to jakoś logicznie rozmyślić ten plan na ten tydzień. Na środę odcinek mam, bo to jest 8 marca. Na piątek też mam, czyli na, teraz tylko na wtorek i na czwartek nie mam, czyli dwóch quest roomów nie mam. Dobra, dwóch quest roomów nie mam. Dwóch quest roomów nie mam i to tyle. Na za tydzień odcinka nie mam, ale to na spokojnie, to się nagra. To się tam nagra w piątek na przykład, za tydzień. Bo to się nie spieszy z tym, ważne, że ten odcinek jest nagrany. No i tak to wygląda. I kosimy za ten słonecznik. Jeszcze dwa przejazdy zostały, więc w miarę szybko poszło. I było te 15 minut? 17, dobra, to nawet trochę się przeliczyłem. No ale tak jak chciałem, mniej więcej to tak wyszło. I teraz będziemy sprzedawać plomy. I zaraz zobaczę, ile tego słonecznika faktycznie dało. Kurde, jeszcze Żyda zostawię. No dobra, niech stoi ten jeden. Z dziebełką. Czy pewnie tak zaraz, jak pojadę tym drugim przejazdem z powrotem, to i tak go zagarnę, ale nieważne. Ewentualnie zrobić taką wielką inwestycję, żeby wziąć 1 100 000. Jakby się udało na koncie i zasieć tam słonecznikiem i to wszystko na olej przerobić. I ja wtedy będę bogaty. Dobra, to już jest plan. Bo tam będzie z dobre. To jest największe pole na mapie, więc tam trochę rzepaku będzie. Rzepaku. Tam pole chyba ma 15 hektarów, jak pamiętam. Więc trochę słonecznika będzie. Jak tutaj 4 hektarów słonecznika dało mi... W sumie nie wiem ile jeszcze, ale zaraz się dowiem. Dobre 30 to dało. Muszę zobaczyć ile dokładnie. Już jest 31, a ja mam jeszcze 4 tony. Czyli jakieś 36 ton dało. 36 ton dało chyba, tak? Zaraz jeszcze zobaczę dokładnie. Żeby jakieś lipy nie odwalić. No, 37 700. I tu jest przerobione 200. No, to 38 ton dało. 38 ton słonecznika z 4 hektarów. No to tam jest 14 hektarów. No to elegancko, nie? Powierzchnia pola 14 hektarów, co? No, 10 więcej niż tu. Tutaj jeszcze w sumie można dużo przeorać. Tutaj można przeorać. Tu można doorać. Tu jeszcze idzie powiększyć. I tu idzie jeszcze ładnie doorać. Więc myślę, że jeszcze z 1,5 hektara na spokojnie tu idzie doorać. Więc 16,5 hektara z słonecznika. To jest plan. A ja już grzeję sobie na pociąg szybko. Bo ja muszę sprzedać plony. Tu są tory dobre. Tu jest moja 15. Idę na tą moją 19 początkową.
A, tak to wygląda. Dobra, ale tu mnie nie interesuje, jak chcę tutaj pociąg. Do gwiazd. Dobra, odpalaj. I co tu jest? Dobra, w sumie jak tu jest rzepak, to wywiozę ten rzepak od razu. Bo jak to są na rzepaku? 2300 na wzroście. A ziemniaki też chyba jeszcze na wzroście były. Gdzie są ziemniaki? Gdzie są ziemniaki? Gdzie są góry? Gdzie są ziemniaki? Dobra, dam na 360 na sekundę. Dobra, dobra. Rzepak się sypie. Tu już jest 52, ale mi bardziej na rzepaka zależy. ...1340, jeszcze rośnie. Więc dam do 15. Dobra, 2350 może być. Czekaj, to jest taki wagon, to jest taki wagon. Jest tu jeszcze jeden wagon. A ziemniaki jak tam? Niby 660. Dawaj ziemniaki, ile tu jest tych ziemniaków? 280. Jeszcze ziemniaki sobie załaduję. No bo jak się da, to czemu by nie? Zawsze to te 90 ton będzie mniej już do wywiezienia, nie? Tak, 90, dobra, bo te wagony mają po 90. Więc na spokojnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy to szybko sprzedać i zaraz tutaj pociąg zawracamy. Zaraz pociąg zawracamy i jedziemy dalej. Dobra, 360 tysięcy. Czy to jest wynajęcie pociągu? Tak. A tutaj też było wynajęcie. No dobra. On już będzie na stacji jechać pociąg. Czekaj. Zwróć. Pociąg ma 400 metrów, więc powinien tu zaraz z mapy wyskoczyć. No jest. Więc kawałek będę musiał sobie cofnąć w takim razie, jeśli tutaj go zamówiłem. No ale dobra. Ile czasu sobie je cofnę już? Dobra, cofnę kawałek i zaraz sobie nasypię tych ziemniaków. Czyli jak tam było 280, to teraz 100... 190 powinno być. No, 195, więc dużo się nie pomyliłem. Tylko czemu to jest tak zrobione, że ten wagon jest aż tak daleko? Tego to ja nie wiem, ale... Niech tak jest. Dobra. W sumie nawet dosyć duża kasa będzie z tej ziemniaków, bo to jest 600. Czyli jakby... No to 600 tysięcy. O! No zobaczę, ile kredytu dobrać. I wtedy byśmy sobie kupili te pole. 26. I teraz ciekawe, czy ja to wezmę, czy ja będę musiał jeszcze ten przedni wagon uruchomić. Pewnie ten przedni wagon jeszcze będę musiał uruchomić. Wtedy dwa pociągi na tamten, drugi hub przeładunkowy będzie potrzebny. Ale na stówę będę musiał... Czekaj. Chociaż może? 180? Nie, dobra, nie muszę jednak.
I jedziemy z tymi. Z tymi ziemniorami. O, to zanim tam pociąg przejdzie na tamtym, to trochę zejdzie. Tak sobie teraz pomyślałem. Dobra, 130 tysięcy za ziemniaki, więc lux. Już mam 500, a kryzysu jeszcze mogę wziąć, więc jestem spokojnie. Wynajmij pociąg, otwierdź. I teraz zwróć wynajęte 3 km, więc... Albo wyskoczy tędy. Bo trasa idzie tak, jakoś tam daleko, daleko, daleko i tutaj wyskakuje. Więc nie wiem. Ale na pewno z tej strony pociąg przyjedzie. Skoro ja wyjeżdżałem z tej, no to on teraz specjalnie całej mapy tu nie będzie sofą. Tak mi się wydaje. A kontrakty jak tam wyglądają? Odśwież kontrakty. Nie ma, za 17 tysięcy jest na buraki, ale no nie chcę się buraków zbierać, no bo to jest bardzo nudna robota i dosyć długa. Czy ty zaraz sobie pójdę zobaczyć, jak tutaj mu idzie? A idzie mu tu znakomicie. Pierwszy sort, można powiedzieć, że mu idzie. Ile tutaj mu jeszcze minut zostało? A, przecież tu pisze 13 minut, dobra, zapomniałem, że na inspektorze tu pisze. W pociągu, gdzie żeś jest? No więc kasa ładna się tutaj robi. Może serią samochód wycofa? Nie, no, zaraz musi wyskoczyć ten pociąg, bo tu nie ma... Nie ma lity. Mógłbym się przespać, ale to wtedy już będzie grudzień, więc chyba. No niby 1400 metrów ma do mnie. A ja sobie go nie widzę. Na mapie nigdzie. Się pewnie tu zaraz pojawi gdzieś. Aha, już 8 km wyskoczyło. Więc on z... W sumie nie wiadomo, co on skorzysta na przyjedzie. Dobra, 7-8. Nigdzie na mapie pociągu nie ma. A jest, jedzie, dobra. Ale to nie jest 8 km, no nie przez to zajta. Ale no dobra, niech tak jest. Co ja chciałem zobaczyć? To tak wygląda, jak ja... A ja chciałem zobaczyć, ile mam oleju, właśnie. 400 litrów niby. Ale 2 tony... 2 tony ponad przerobiło, 3 tony w sumie przerobiło. Czyli skoro 3 tony przerobiło, to 1500. Czyli już jedna paleta stoi tam z olejem. Dobra, panie, daje pan ten pociąg. Dobra, startuj z tymi ziemniakami. I będziemy jechać z tymi ziemniakami na skup. I zobaczymy, ile da kasy. Czyli jak dało za 200 ton 130 tysięcy? Tutaj będzie 200, tu będzie jakieś około 300 tysięcy. Nie, tu będzie 200 tysięcy za ten słonecznik, za ten ziemniaka. Czyli 800, czyli 300 tysięcy bym musiał kredyt wziąć. No dobra, to się weźmie. Nie ma najmniejszego problemu. A jak nie, to z kontraktu jakoś zarobię. Na wiosnę będę na pewno dużo nawozu będzie, więc ja to sobie zarobię na spokojnie. Nie wiem, czy ja mogę aż tak wielki kredyt wziąć, ale myślę, że jak to się... Na pewno się będzie dało. Zresztą teraz jak produkcję z oleju otworzyłem, to teraz już będzie kasza... kasa szła. O. Dobra. 210 i teraz jest tutaj dalej, tam jest właśnie uwagą. Jeszcze nie wyskakuje R. Dobra, jest. 290. Czyli jeszcze dwa wagony będą. Pierwszy i drugi wagon będzie pełny. No bo mówię, że pociąg mieści 300 ton, więc... Tak jest. No i
damy następnym raz dwa i sprzedajemy to i jeszcze jednym plus ziemniaków zrobimy i pokażę wam pieniądze finalne i ewentualnie sobie dobierzemy człowieka jakiegoś. Może jakiego panela słonecznego by jeszcze postawił, żeby kasę trzepał. A czy to tam jakieś drobne by były, nie? Na pewno muszę jakiegoś wiatraka na tym mapie postawić. Ale no nie stać mnie, nie stać. No dawaj na tym stać nie da. Tutaj w sumie zbytnio dużo pola, nie da się powiększyć już. Ten 48 tylko ten klinicz jest ściąć tak naprawdę. To będzie chyba ze wszystko z powiększenia tego pola. No i dobra. No 200 tysięcy, więc to rzeczy nie pomyliłem. Odwiedź. I pociąg przyjedzie za kilometr. No więc pociąg już powinien jechać 730. No to będę miał jakieś 800, 850 tysięcy, coś takiego. Około 850 tysięcy. Więc kredyt już można w sumie zaciągać. Zobaczyć, bo już 1600. Znaczy 1600. I jeszcze mogę wziąć. Dobra, wezmę sobie do miliona. Żeby mieć milion na koncie. I zobaczymy, jak ten pociąg przyjedzie. To powinno było mnie stać, bo 100 tysięcy potrzebuję. No, 100 tysięcy potrzebuję. Więc na spokojnie. A jak nie, to z kontraktu będzie, bo za 7 minut kończy. Czyli jak za 7 minut kończy, no to... Ja chcę jeszcze na odcinku mam pokazać to sprzedanie plonów, więc... Czyli za jakieś dobre 3-4 minuty on sobie skończy. Pociąg jedzie, czy nie? Nie widzę go nigdzie. Nie wiem, ten pociąg strasznie długo jedzie, ale zaraz powinien przejechać. No, 1600 kredytu i ja weź to obie ten kredyt. No dobra, to się da. Się będzie dało. Znajdzie, jak już nigdzie nie ma. Wszystkie pozbieramy. A dodaję tak stale nie klikłem, żeby przyjechał pociąg. Ale nie, no klikłem, bo pisałem chyba zwróć. Czy nie? Tak. No, 3,5 km. Dobra. No 32 minuty, więc jak ta sprzedana tak robię 36 minut, więc no spokojnie. Kontrakt, o właśnie, promocje, czy coś się zmieniło w promocjach? Header do zboża od razu trzeba zwrócić. Żeby nie kradły mi kasy przy przewijaniu, a nic się nie zmieniło. Ale za to jutro wskoczą nowe okazje. Więc jak sprzedam ziemniaki, kupię te pole, to jeszcze przewinę wam do grudnia, pokażę. Przyspieszę szybko i pokażę wam nowe okazje, jakie będą. A może żadnej nie będzie, tylko znikną. No gdzie ten pociąg? Czemu on tak długo jedzie? Czemu on tam stoi? O jest, serio. No nie, no serio, całą mapę teraz muszę dymać na wstecznym. No dobra, no to się przejadę, no. Niech już będzie. Niech już tak będzie. Jeszcze pogadam co. No, księżyc jest fajny. Powiem ci tak. Korzy... Sam... Z tego, że mam wolną chatę i nagrywam. Bo jutro do roboty.
Dobra, dusimy, już jestem koło piątki, więc ile jeszcze trasy zostało? No, połowa trasy już jest przejechana. Więc chyba nawet zanim ja te ziemniaki sprzedam. Zanim ja te ziemniaki sprzedam, to mi skończy z kultywatorem robić pole 46. Ale to dobrze, dobrze. Wtedy od razu wam pokażę odbiór pieniędzy z kontraktu. No, 68 godzin pociąg ma, więc prawdopodobnie tyle jest na sejwie godzin. A wręcz na pewno. Bo pociąg od początku sejwa jeździ cały czas naokoło. No i dobra, ostatni zakręt. Będziemy powoli hamować. A jeszcze tak sobie na szybko zobaczę, jak to wygląda z kontraktem. 92% jest. Więc będziemy sobie powoli hamować, 74. On sobie tu hamuje już delikatnie. 31, więc jeszcze kawałek drogi mam do tego hubu, co mam kolego. Ale jednak preferowałbym hamowanie. Jak ty na przedniej, to chociaż na tym wagon się nasypie. Wyrąbane. Ważne, żeby to było sprzedane. Równo 200 ton ziemniaka zostało, więc... Więc dobre 100 tysięcy. 120 tysięcy. Czekaj. Za 100 ton by było 666 tysięcy. Czyli 128 tysięcy, no. Więc będziemy stać. O to mi chodziło. Dobra. Stój. A jutro? A jutro jest sobota. Jo. Raczej. Dobra, dobra, dobra. O, zrealizowane, dobra. Więc jeszcze można zrobić odbierz. Na lato, jesień, zima. Więc teraz już na stówę będziemy jechać. Ja sobie tego Maseja zaraz przestawię po odcinku. Wam pokażę, jak kupuję te pole i... I tak. I tak to będzie wyglądać. Daleko jeszcze tego... A nie, dobra, tu za zakrętem jest z nim sprzedaż. Więc sobie szybko przejedziemy. I zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Elegantny. 132 tysiące, więc dużo się nie pomyliłem. Dobra, największe pole na mapie jest już moje. Kup. Ten zakończył pracę, więc mogę go usunąć, ten kurs. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, tylko cześć, papa. 39 minut, na razie, papa. Pa.